Witam wszystkich. Jestem właśnie z Aną w Konstanca. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj pociągiem. Dlaczego akurat pociągiem, to dowiecie się w jednym z następnych filmów. Nie będę teraz wszystkiego opowiadał. Zrobię o tym specjalny odcinek. A teraz zapraszam Was na vloga z nadmorza. Zmierzamy teraz właśnie do hotelu, ale droga, którą idziemy, jest tutaj wzdłuż morza. Mamy jakieś 2 km do przejścia. Już Wam pokażę, zresztą widzicie za mną, jak sobie fale pływają. Pogoda dzisiaj nie jest zbyt taka specjalna, to znaczy nie jest słonecznie. Jest duży wiatr, no i nie jest też jakoś bardzo ciepło. W każdym razie nie ma co narzekać. Ja się wyzbyłem takiej narodowej polskiej cechy, jaką jest narzekanie, ponieważ ludzie w Polsce bardzo narzekają, jeśli chodzi właśnie przede wszystkim o pogodę. Czy deszcz pada, czy nie pada, czy jest słońce, to nigdy nie jest idealnie. Nie ma co więc narzekać. Uważam, że jest super. Ja się cieszę z tego, że tutaj jesteśmy, że mamy możliwość pobycia w takich pięknych okolicznościach, jak tutaj nad morzem w Konstanca. No i chcemy tutaj spędzić miło czas. Idziemy właśnie do hotelu, może jeszcze gdzieś się tu zatrzymamy, to Wam coś pokażę ciekawego. Zatrzymaliśmy się przy plaży, żeby sobie odpocząć i rozłożyliśmy sobie kot za mną, ale idę tutaj w takie jedno miejsce, tu jest takie molo, chcę go zobaczyć i Wam również pokazać. Muszę się przedostać przez taką barierkę. Tam była barierka, ponieważ to molo jest odgrodzone. Pisze niby, że jest w remoncie i że by tutaj nie wchodzić, ale i tak wszyscy wchodzą tutaj i idą oglądać morze z tego mola, także nie ma się co przejmować, że tam było zagrodzone. Już Wam pokażę, jaki tutaj jest widok z tego miejsca. Bardzo ładnie jest tutaj na tym molo. Idę teraz tam na sam koniec, żeby zobaczyć jeszcze, jaki jest widok. To molo jest tutaj w ogóle dosyć takie spore. I porównując na przykład z takim molem, które widzieliśmy w Trójmieście w Sopocie, jak byliśmy za mną na wakacjach rok temu, to wcale nie jest dużo mniejsze. No i przede wszystkim tutaj nie płaci się za wstęp. Idę teraz do Any, która czeka na mnie tam na plaży. No i będziemy zmierzać pomału do naszego hotelu. Zbliżam się do Any właśnie. Czeka tam na mnie. Zaraz Wam ją pokażę, to się z Wami przywita. Hej, salutor! We are in Konstanca. Kupić! Opuszczamy właśnie plażę. Do naszego zakwaterowania mamy jakieś 2 km. Nie spieszymy się, ponieważ szczęśliwi ludzie nie liczą czasu. Nie no, tak się śmieję i żartuję, ale coś w tym jest. Można też tak powiedzieć. No i chciałem jeszcze dodać, że tutaj jak wysiedliśmy na dworcu, bo przyjechaliśmy pociągiem, jak już wspomniałem, to podjechaliśmy sobie autobusem, no dosyć sporo przystanków, chyba z 10, gdzieś tak bliżej centrum w Konstanca. I z tego miejsca, gdzie tutaj jesteśmy, nie wiem, nie umiem powiedzieć, gdzie dokładnie, to nie mamy właśnie żadnego autobusu, żeby się dostać tam do hotelu, dlatego też idziemy pieszo. Ale nie jest źle, spacer nam dobrze zrobi, w końcu trzeba się trochę poruszać, mieć trochę aktywności fizycznej. No i mam nadzieję, że tutaj będziemy mile spędzali czas w Konstanca. Udało mi się zlokalizować, gdzie jesteśmy. Jesteśmy bo mianowicie teraz w północnej części plaży Mamaya. Ta plaża ciągnie się przez kilka kilometrów, także żeby tam dojść do tej głównej plaży, no to potrzeba dosyć sporo czasu.
śmiałem się teraz za nią, ponieważ powiedziała mi, że wzięła nam stroje kąpielowe, żebyśmy sobie popływali trochę w morzu. Tam chłopcy na hulajnogach widzę. O, przejechał. I wydaje mi się, że nie będzie raczej pogody na to, żeby się kąpać, ponieważ jest duży wiatr i jest trochę chłodno, więc raczej nie ma takiej możliwości, żeby sobie dzisiaj popływać. Widzę, że tutaj dużo rzeczy się otwiera, zaczyna się przygotowywać wszystko do sezonu. Otwarte są restauracje, jakieś sklepy z pamiątkami, dużo różnych fast foodów. My akurat fast foodów nie jadamy, więc będziemy musieli wybrać jakąś zdrową restaurację, coś dobrego kupić do jedzenia. Tam właśnie pan nam coś proponował, ona grzecznie podziękowała, bo nas zaproszono właśnie do jakiejś restauracji. I tutaj teraz chciałem wam pokazać, jest taka kolejka gondolowa, ale nie widzę, żeby ona jeździła. Właśnie mieliśmy taki zamiar przejechać się tą kolejką. Mam nadzieję, że to będzie otwarte. Musimy to sprawdzić za nią, ponieważ wiele razy jak tu byliśmy w Konstanca, to przymierzaliśmy się, żeby skorzystać z tej kolejki gondolowej, ale jakoś nie wiem czemu nigdy nie udało nam się tam wybrać. No i nie wiem, czy to jest właśnie dzisiaj czynne, czy nie. Zaraz sprawdzimy, a tymczasem popatrzcie się, jak to wygląda tutaj z dołu. Są takie liny, słupy, gdzie ta kolejka powinna się tutaj przemieszczać. Sprawdziliśmy właśnie tą kolejkę gondolową i prawdopodobnie przyczyną jest to, że jest zamknięte, ponieważ dzisiaj jest duży wiatr. No i ze względów bezpieczeństwa nie może to być czynne. No nic, szkoda. Mam nadzieję, że następnym razem jak przyjedziemy do Konstanca, to nam się uda tutaj wybrać. Jeszcze jutro jesteśmy, ponieważ dzisiaj jest sobota, także może jutro się coś polepszy i w niedzielę otworzą tą kolejkę. Dotarliśmy do naszego hotelu. Już wam pokażę, jak to miejsce wygląda. Wchodzę właśnie. Tak się prezentuje nasz hotel. Tak wygląda. Tutaj Anna stoi. Mieliśmy do wyboru kilka możliwości, jeśli chodzi o pokój. Są one urządzone w różnym stylu. Anna wam powie zaraz, jakie były inne możliwości, bo rozmawiała z panią. Okay, so the woman in the reception asked us if we want to choose from three kinds of room: chocolate, nature, or some amethyst. It was some like romantic with red. But Rafalko was choosing chocolate because how he told in this movie with Cizmedziu, he liked chocolate, he liked dogs, so he chose chocolate. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że cena tego pokoju to była 160 lejów, także to uważam, że nie jest drogo. Nie mówię to, żeby się chwalić, tylko chciałem powiedzieć wam, jaki możecie wybrać standard, jeśli chodzi o pokój w Konstanca, żebyście mieli mniej więcej rozeznanie, co ile kosztuje. Teraz przyjechaliśmy, tutaj jest maj, 8 maja, więc jeszcze to jest tak przed sezonem i akurat jest promocja na ten pokój, także dlatego jest taka cena i w tą cenę mamy też wliczone śniadanie. A teraz chciałem wam pokazać jeszcze, jaki jest przepiękny widok z balkonu na jezioro. Niestety nie pamiętam, jak to jezioro się nazywało. Tutaj wam gdzieś wyświetlę nazwę tego jeziora, jak sprawdzę później, jak będę montował tego filmu. I tutaj taki widok na balkon, z balkonu. Tam jest przepiękne właśnie jezioro. Po drugiej stronie widok na ulicę. Jest tu naprawdę bardzo ładnie, podoba nam się. No i mam nadzieję, że tutaj miło spędzimy czas. Odpoczęliśmy sobie troszkę w hotelu. Idziemy teraz na spacer, przejść się gdzieś. Trochę pospacerować tutaj po mieście. Mamy zamiar pewnie pójść do jakiejś restauracji, coś sobie zjeść ciepłego, może czegoś się napić. Także jeszcze zobaczymy po drodze. Zapomniałem wam pokazać w ogóle łazienki w tym naszym hotelu.
Już nie będę tego robił ponownie. W każdym bądź razie chciałem wam powiedzieć, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest tam naprawdę fajne. Jest czysto, to jest bardzo ważne, ponieważ sobie cenię taką czystość, jeśli chodzi o miejsca, w których nocujemy. I to jest dla mnie bardzo ważne. No i też, żeby to wyglądało tak schludnie i żeby nie było takiego... Nieraz nam się trafiły takie zakwaterowania, że po prostu było aż wstyd pokazać. To jest akurat naprawdę takie fajne i godne polecenia. Udało nam się znaleźć je w takiej promocyjnej cenie. Także jesteśmy zadowoleni. No nic, idziemy teraz tutaj koło plaży. No i odezwiemy się za chwilę. Jeszcze chciałem dodać, że trochę zaczyna tak kropić deszcz, ale my się tym nie przejmujemy. Z cukru nie jesteśmy. Nie roztopimy się. Dlatego też idziemy dzielnie sobie spacerując. No mam nadzieję, że jutro tak czy inaczej, no, że coś się zmieni, może troszkę na lepsze, żeby było może troszkę więcej słonka. A jak nie, no to trudno. Po prostu trzeba się cieszyć tym, co jest. No nic, jesteśmy tutaj już teraz blisko plaży, także jeszcze wam pokażę za chwilę plażę, jak wygląda. No i rozejrzymy się tutaj po okolicy. Tak, w ogóle to jeszcze muszę dodać, że ta plaża jeszcze nie jest taka przygotowana do sezonu. Tam były parasolki. Pokazywałem wam na filmie, albo tutaj wam jeszcze pokażę raz. No i to wszystko nie jest takie jeszcze przygotowane, nie jest rozłożone. Słomiane parasolki, popularne na wszystkich plażach. Jeszcze tego tutaj nie ma. No nie ma po prostu jeszcze sezonu. Także maj nie jest takim miesiącem, jak widać, żeby się zaczął sezon wakacyjny nad morzem. Dopiero pewnie w czerwcu, albo może koniec maja. Ja pamiętam, jak byłem tutaj pierwszy raz 3 lata temu, pierwszy tydzień, który spędziłem w Rumunii, no to wtedy przyjechaliśmy tutaj z Aną i było po pierwsze bardzo ciepło, morze już było w ogóle cieplutkie, a po drugie już to wyglądało tak, jakby ten sezon się wtedy zaczął. Było dużo ludzi na plaży, no też była inna pogoda, może przez to, tak? No ale teraz jest jak jest. Zbliżamy się do morza, słychać szum fal. Popatrzcie się, jakie to morze jest dzisiaj takie wzburzone i w ogóle... nie wiem, czy jest ciepłe. Chciałbym spróbować wyjść do wody, zobaczę, czy się na to zdobędę. No odważnie, kiedy ja należy, dlatego... Ja spróbuję wszystko zobaczyć. Sprawdzę, czy jest ciepło, czy nie. Powiem wam, czy warto w maju przyjechać do Konstanca i zażywać kąpieli w morzu. Zimne, ale powiedziałbym, że jest takie jak Bałtyk w lipcu. Także nie jest źle, nie jest źle. Ale popływać chyba jest zbyt w ogóle zimno, żeby wejść tak zanurzyć się całemu. Można tak sobie pochodzić trochę nogami, także na tyle bym powiedział, że wystarczy. Ponieważ zgłodnieliśmy, zatrzymaliśmy się w pewnym miejscu, szukaliśmy czegoś fajnego i żeby coś wybrać, takiego dobrego do jedzenia i żeby to nie był żaden fast food. I zatrzymaliśmy się w restauracji greckiej. Bardzo fajne miejsce, wygląda tutaj naprawdę wszystko bardzo w porządku. Bardzo miły pan, który nas obsługiwał, pan kelner. Zamówiłem sobie piwo do picia, nie pasteryzowane.
Bardzo dobre. Czekamy na nasze zamówienie i wam pokażę, co będziemy jedli dobrego. Tutaj jeszcze w tej restauracji są przyprawy takie. Sól, chili i oczywiście coś, co wam pokazywałem zawsze, co mnie szokowało w Rumunii, czyli wykałaczki obowiązkowe w każdej restauracji. Dostaliśmy właśnie nasze zamówienie. Ja mam coś, mam nadzieję, że bardzo dobrego do jedzenia. To są takie medaliony zrobione z warzyw. No i do tego ziemniaki pieczone. Trochę jakieś cebulki. A tutaj, pokażę jeszcze do kamery. Tutaj jest sałatka taka, którą sobie zamówiła Anna. Z serem kozim, pomidorami, oliwkami, z takimi grzankami. Sałatka taka grecka. Także tak wygląda nasze jedzenie. Życzę nam w takim razie smacznego. No i odezwiemy się później. Muszę przyznać, że to jedzenie w tej greckiej tawernie było bardzo dobre. Ta restauracja dokładnie nazywała się Nikos Greek Taverna. Mają swoje miejsca w różnych miastach w Rumunii, również w Bukareszcie, także będziemy chcieli odwiedzić to miejsce, jak już będziemy w naszym mieście ponownie. Chcieliśmy wybrać coś takiego właśnie mniej kalorycznego do jedzenia. Ja wiem, że oczywiście zamówiłem sobie piwo, a na cydr, ale na pewno nie był to żaden fast food. To jedzenie było naprawdę bardzo pyszne i takie świeże, także wszystko było bardzo dobre, bardzo nam smakowało, więc serdecznie wam polecam to miejsce. Jeżeli będziecie w Konstanca, to możecie śmiało wybierać grecką tawernę. No i chciałem jeszcze dodać, że nie zawsze właśnie musimy kosztować tylko i wyłącznie tradycyjnego rumuńskiego jedzenia. Czasem właśnie taka grecka kuchnia też jest również dobra. My byliśmy kiedyś w Grecji z Aną, także pamiętamy, jak to jedzenie w Grecji smakowało i tutaj rzeczywiście miało ten swój taki grecki charakter, także było wszystko bardzo dobre. Teraz jesteśmy blisko morza, idziemy w to miejsce, gdzie widzieliśmy to molo dzisiaj, które wy mieliście okazję zobaczyć. Teraz jeszcze chwilę sobie tutaj pochodzimy, no i zbliża się wieczór, więc muszę uważać, bo tutaj taki nierówny ten, ta plaża jest. Pochodzimy sobie tutaj jeszcze chwilę, zobaczymy trochę właśnie morze, no i będziemy wracać do hotelu. Także teraz nie będę nagrywał zbyt dużo. Parę takich ujęć właśnie, jak wyglądają morskie fale i to wszystko. No i może odezwę się jeszcze coś wieczorem, a tak to będziemy coś nagrywać więcej jutro rano. Wróciliśmy właśnie do naszego hotelu. Mam jeszcze coś dobrego do picia na dobranoc. Chciałem pokazać, ponieważ w Rumunii takiego piwa nie widziałem. To jest piwo typu porter. Nie chcę robić reklamy akurat żywca, ponieważ nie to mam na celu, ale chciałem po prostu powiedzieć dla ludzi, którzy tu mieszkają w Rumunii, że w Polsce jest tego typu piwo. Ono jest bardzo takie ciemne, czarne wręcz i jest bardzo mocne. Już wam pokażę, jak to piwo wygląda, otworzę go. Tu mam otwieracz i naleję do kubeczka. Schłodzone, dobre piwo. Ono ma 9,5%, także jest naprawdę bardzo mocne, ale jest dobre i smakuje mi bardzo.
Jest takie trochę ciężkie w smaku, aczkolwiek naprawdę jak będziecie kiedyś w Polsce, to polecam, żebyście spróbowali tego piwa. No nic, posiedzimy teraz chwilę za nami jeszcze na balkonie, no i odezwiemy się w dniu jutrzejszym. Dzień dobry wszystkim, jest poranek następnego dnia, jest niedziela, chcemy zacząć nasze śniadanie. Tutaj wam zaprezentuję gdzieś w rogu, z widoku z drugiej kamery, co mamy dobrego do jedzenia. Mamy m.in. takie rzeczy jak omleta, parówki, różnego rodzaju wędliny, boczek, do tego zestaw serów, warzywa takie jak ogórek, pomidor, oliwki, do tego mamy serki topione. Dostaliśmy jeszcze od pani również kawę. Tam widziałem, są też dostępne desery. W ogóle całe śniadanie jest takie w formie bufetu szwedzkiego. Także każdy może wybrać sobie coś dobrego do jedzenia. Są też jakieś możliwości dla dzieci, typu płatki. No i chcemy zjeść nasze śniadanie właśnie. No i wybieramy się jeszcze spacerować tutaj po Konstanca. Także jeżeli chcecie, jesteście dalej zainteresowani tym filmem, to zapraszam, zostańcie dalej z nami, no i oglądajcie, jak tutaj będziemy spędzali czas. Pojedliśmy sobie śniadaniem. Muszę jedną rzecz powiedzieć na temat tej restauracji, która tam była w hotelu. Jedzenie było dobre, smakowało nam, ale miało jeden minus, że na przykład omlet, czy tam jajka, czy te parówki, które były na tym szwedzkim stole, były po prostu zimne. Nie było to zbyt dobrze podgrzane. Trzymali oczywiście w jakichś tam tych pojemnikach, takich niby termicznych, ale to jedzenie było cały czas takie chłodne, zimne. Także to był taki jeden minus, o którym chciałem powiedzieć, ponieważ zawsze mówię jak jest. Jeżeli coś mi się podoba, to coś mi się podoba. Jak mi się coś nie podoba, to mówię szczerze jak jest. Już taki jestem. Czy się to komuś podoba, czy nie, to zawsze wyrażam swoją opinię. Jesteśmy teraz właśnie na plaży. Jest naprawdę słonecznie dzisiaj, także pogoda się zmieniła bardzo. Jeśli chodzi o dzień wczorajszy, to jest naprawdę całkiem inaczej. Jest dzisiaj no po prostu super. Słoneczko tak świeci, jest cieplej, no i nie ma też wiatru. Także zmierzamy tutaj do morza, pochodzić sobie trochę, pospacerować, no i korzystamy z ostatnich chwil w Konstanca, ponieważ za parę godzin musimy się wymeldować z hotelu, no i wracamy też do Bukaresztu. A tutaj wam coś pokażę. Popatrzcie się, tutaj sobie siedzi mewka. Nie chcę jej wystraszyć. Ktoś ją tak zostawił takim stolikiem. Prawdopodobnie ona tutaj wysiaduje jajka i będą małe mewki. Tak się dzisiaj prezentuje morze. Na pewno nie jest takie wzburzone jak wczoraj. Także tak dzisiaj wygląda. Fale są takie małe, ale chciałem powiedzieć, że w ogóle to mnie bardzo uspokaja, ten szum morza, i mógłbym tak tutaj spędzać czas godzinami, przesiadywać i słuchać, jak to morze sobie tak szumi. Nie wiem, czy wy też lubicie, podzielcie się jakimś komentarzem. O, prawie mnie fala zalała, ale nic się nie stało. Jupitele, look what I found! Muszelki! Zimskojka! You can take as memory for us! Greetings from Konstanca! Subscribe our channel Life in Romania! Pupić, do zobaczenia! Z tego miejsca chciałem zakończyć ten film. Czyż tu nie jest pięknie? Morze za mną, słychać szum fal, widać latające mewy. Uważam, że nasz wyjazd był naprawdę super. Bardzo miło tutaj spędziliśmy czas. Podzielę się z wami linkiem do tego hotelu, w którym mieliśmy okazję być. Uważam, że jest to miejsce godne polecenia.
No i będziecie mogli sobie sprawdzić, czy będziecie chcieli się tutaj też wybrać. Jak nie, no to ogólnie polecam wam, żebyście przyjechali do Konstanca, ale jeżeli myślicie o przyjeździe tutaj na przykład w maju, to maj nie jest takim zbyt dobrym miesiącem jeszcze. Jeszcze po pierwsze nie zaczął się sezon, tutaj plaża nie jest tak dosyć przygotowana do tego, żeby tutaj sobie odpocząć. Jeżeli mieszkacie natomiast w Rumunii, to taka wycieczka jednodniowa, dwudniowa, to jak myśmy sobie tutaj zrobili, to jest wystarczająca, żeby tutaj przyjechać i spędzić czas, odpocząć. Natomiast gdybyście chcieli tutaj w maju przyjechać z Polski specjalnie na wakacje, na tydzień, no to wam po prostu na razie nie polecam. Trzeba się trochę wstrzymać, żeby to wszystko było otwarte tak jak należy. Myślę, że dopiero gdzieś tak w czerwcu to zacznie się taki już naprawdę sezon tutaj w Konstanca nad morzem, żeby można było przyjechać sobie tak na dłużej i spędzić tutaj wakacje. Takie jest moje zdanie, także mówię właśnie jak uważam. Jeżeli wam się podobał ten film, no to standardowo zostawcie łapki w górę, podzielcie się jakimś komentarzem. O, muszę uważać, bo fale płyną tutaj. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnych filmach. Tutaj idę jeszcze zobaczyć widok na jezioro, które znajduje się koło naszego hotelu. Są tutaj takie łódki. Tutaj na jednej z nich siedzi Anna. Już wam ją pokażę i piękny widok właśnie na to jeziorko. You want to go by this? You know how to drive? Yes, I know a little. Look at the nice view from the lake, there is some yacht.